Dzień dobry wszystkim. Zaczynamy dzisiejszą lekcję, mini-lekcję. I dzisiaj rozmawiamy o tworzeniu czasu przyszłego w języku polskim. Przyszłego, czyli od czasownika przyjść, czyli ten, który będzie. I jak to jest? Rozmawiamy dzisiaj o czasie przyszłym złożonym. I tutaj mamy dwa sposoby. O pierwszym najpierw rozmawiamy. Pierwszy. Co my bierzemy? Najpierw trzeba, nam trzeba nauczyć się odmiany czasownika być w czasie przyszłym dla każdej osoby. I to jest rzeczą podstawową, bo bez odmiany czasownika być w czasie przyszłym nic nie będzie. I jak to jest? Nasze osoby. Ja będę. Ty będziesz. On, ona, ono będzie. My będziemy. Вы będziecie. И они, они będą. Tego trzeba nauczyć się na pamięć. Dalej, żeby utworzyć pierwszy sposób czasu przyszłego, do tych odmian czasownika być w czasie przyszłym dodajemy po prostu bezokolicznik naszego czasownika, o którym chcemy powiedzieć w czasie przyszłym. I to jest tak. No, na przykład czytać, albo jeść, albo pływać, albo cokolwiek. I tak jest. Będę czytać, będziesz czytać, on, ona będzie czytać, my będziemy pływać, wy będziecie jeść, oni, one będą czytać, chodzić, śpiewać i tak dalej. I to jest wszystko. To jest pierwszy sposób. A teraz drugi sposób. On jest nieco trudniejszy i jest, no, trochę inaczej jest, niż my mamy. Znowu, czasownik być w czasie przyszłym zostaje tak, jak jest. Będę, będziesz, będzie, będziemy, będziecie, będą. A teraz robimy tak. Do drugiego sposobu nam potrzebny jest czas przeszły trzeciej osoby. I tutaj trzeba podzielić nasze osoby. Ja, ty, on, ona, czyli to jest liczba pojedyncza. My, wy, oni, one, liczba mnoga. Najpierw o liczbie pojedynczej, czyli ja, ty, on. Bierzemy trzecia osoba liczby pojedynczej w czasie przeszłym. Przeszłym, czyli w osobie on, ona, ono. I to tak jest. No, na przykład czytać. W czasie przeszłym trzecia osoba, on co robił? Czytał. I to jest tak. Do osoby ja, ty, on, ona dodajemy czytał, czytał i czytał. I tak jest. Ja będę czytał. A jeżeli to kobieta o sobie mówi, to znaczy, że ja będę czytała. Ty będziesz czytał lub ja, ty będziesz czytała. On będzie czytał, ona będzie czytała, a dziecko, ono będzie czytało. A teraz liczba mnoga, czyli osoby my, wy, oni, one, czasownik być zostaje. I robimy tak, trzecia osoba liczby mnogiej, czasownik nasz, który, o którym chcemy powiedzieć w czasie przyszłym, trzecia osoba liczby mnogiej i też czas przeszły. Czas przeszły, o którym rozmawialiśmy. Przeszły. I to jest tak. A teraz rozmawiamy o tworzeniu czasu przeszłego dla osób w liczbie mnogiej. Czyli dla osób my, wy, oni, one. Dlatego pozostaje nasz czasownik być, czyli my będziemy, wy będziecie, oni, one będą. I dodajemy nasz czasownik, o którym chcemy powiedzieć w czasie przyszłym, w trzeciej osoby liczby mnogiej czasu przeszłego. Czyli dla osoby oni, one. I to będzie tak, mamy czytać. Oni co robili, czytali, one co robili, czytali. I mamy. My będziemy czytali, mężczyźni, my, dziewczyny, będziemy czytały. Wy, mężczyźni, będziecie czytały, wy, kobiety, będziecie czytały. I oni, koledzy, na przykład, będą czytali, one, koleżanki będą czytały. I to wszystko z czasem przeszłym, z drugim sposobem czasu przyszłego złożonego. Приглашаем вас в компанию Евростади для того, чтобы освоить польский язык от начального уровня А1 до среднего уровня Б1. Всего доброго и до встречи в наших классах!